Witam wszystkich widzów kanału FTS Media. Ja nazywam się Cycu i zapraszam Was do obejrzenia mojego pierwszego filmu na tym kanale. Jest to gameplay z gry Call of Duty Modern Warfare 3. Jest to Free Fall ugrany na mapce Dome. Setupu, jakiego tutaj używałem, to UMP-45 z szybkimi magazynkami i odrzutem oraz niebieskim kamuflażem. Broń zapasowa to Scorpion. Wyposażenie jest zabójcze to Semtex, taktyczny przenośny radar, a perki to zręczne ręce pro, tarcza pro, raport sytuacyjny, killstreaki natomiast to UAV, pocisk Predator oraz Battle Hind. I nie jest to jakiś może super pro elo kozacki wynik, ale ja znowu nie jestem zbytnio takim dobrym graczem, a w tym gameplayu, aby wygrać, musiałem się bardzo przyłożyć, przez co zastosowałem kamperkę taktyczną, co zaowocowało nawet dość ładnym wynikiem, 25-6. Ja wiem, że to nie jest duże, ale tak jak wcześniej wspomniałem, nie jestem po prostu super graczem, zrobiłem tylko tak w międzyczasie ten materiał. A tak dla jasności, ja jestem graczem PC-towym i myślę, że po jakiejś negocjacji z Dziadkiem Rybką zostawiony w deskrypcji link do mojego profilu Steam, bo faktycznie niekiedy mam takie dni, że nie mam z kim pograć, w szczególności w Call of Duty Ghost, i może ktoś się zgłosi, razem sobie pykniemy. Dobrze, i to wszystko, co dotyczy gameplayu, natomiast temat komentarza, jaki sobie dzisiaj obrałem, to są wakacje, tak. Skończył się rok szkolny, nadszedł uprawniony dla każdego ucznia czas wakacji. Tak, proszę drodzy widzowie, podzielcie się swoimi wrażeniami na temat wakacji. Jak je planujecie spędzić, ile, gdzie, po prostu wiecie. Ja ze swojej strony mogę dodać, że nigdzie nie wyjeżdżam, zostaję z rodziną i nie wykluczam, że tam jakiś drobny wypad się zdarzy nad morze, nad jeziorku, ale to nie będzie coś długiego, no góra tydzień, no dwa. I ogólnie mogę jeszcze powiedzieć, że w telewizji zbytnio nie ma co ciekawego, no poza mundialem, no ja rozumiem, piłka nożna bardzo ważny sport, no ale żeby tak na okrągło tyle tego transmitować, może też ze względu na to, że jestem bardziej siatkarzem, no ale to już nie, to pozostawiam w waszej ocenie i naprawdę chciałbym podziękować Dziadkowi Rybie, że umożliwił mi tak, że tak powiem, nagranie tego materiału, chociaż wie, że nie prowadzę swojego kanału, a chciałbym po prostu pomóc mu w tych chwilach, gdy jest poza krajem, gdy też zbytnio nie ma pomocników. Tak więc myślę, że miło przyjmiecie mój materiał. Liczę na łapki w górę i jak najwięcej subskrypcji dla tego kanału, ponieważ naprawdę warto. Jest tutaj wiele poradników, wiele ciekawych historii i to wszystko w oprawie naprawdę wyśmienitych gameplay, dzięki czemu warto zajrzeć na ten kanał i ja się będę żegnał, bo ten gameplay widzę, że dobiega końca. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Do zobaczenia. Cześć.